Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Wiedźmin. Tak, jesteśmy cały czas przy jaskini. Ja na razie nie robiłam nic poza nagraniem. Tak jak mówiłam, idziemy dalej tą drogą. Tutaj mamy gaj druidów. Z tego co pamiętam, to tutaj po drodze jest przesieka. I będziemy mogli pogadać z Jarenem? Tak, on się chyba Jaren nazywa. Powinien wyjąć srebrny miecz. No daj się zabić. Nadrywali. Właśnie. Tu chcieliśmy dojść. Jaren, nie Jarpen. Ja go chyba cały czas Jarpenem nazywałam. No dobrze. Ma on dla nas jakieś zadanie. Pogadamy z nim. Ktoś ty? Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Okej. Zapytamy się o zadanie. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Okej. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją opchnąć. Też racja. No dobrze. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Okej. Z tego co pamiętam, to już jeden kwiat dwugrotu mamy. Tak. Czyli potrzebujemy jeszcze czterech. Kolejny obelisk. Zaraz nas coś tu pewnie zacznie jeść. Ale jeśli mamy tą Sefirę, to ją włożymy. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Ciało. Bloodzykery. Nie lubię ich. Przejdziemy stąd. Nie mam ochoty z nimi walczyć. Co obrzydliwe. Okej, jak tam mapa. Dobrze. Idziemy w takim razie teraz do gaju. Druidów. Musimy pogadać o tym dzieciaku. Chociaż kurna, jeżeli to dryady, no ona obwiniała chyba dryady, no. No to kurna, przecież dryady tylko dziewczynki zbierają. Facetów zapraszają tylko na okres rozrodu, że tak powiem. Tja. Tak, jesteśmy przy gaju.
Ja się cieszę, że ten. No, tam widzę wilka. Przyda nam się. Z czego ja się cieszyłam? A, że w tej edycji rozszerzonej jest podzielony ekwipunek. Bo pamiętam, że kiedyś to po prostu miałam taki problem. Po prostu ciągle był zapchany przez te składniki. Sama torba właściwa była większa, ale ciągle się była zapchana przez te. Przez różne składniki. Nie potrzebuję aż tych wilków, ale już nas atakują. Jeszcze widzę obelisk. Okej. Bardzo przyjemne odgłosy. Nie, no serio, nie ma się czego bać. Mamy tą Sefirę? Tak. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. To pielce. Dobrze, że zaopatrzyłam się w tą wstążkę. To teraz jak gdyby mogę sobie ich olać. Nawet nie przejmować się. O, to jeszcze są szczątki. Idziemy w takim razie do Gaju. Tu powinno być bezpiecznie. Przestraszył mnie ten wielkie cień. Drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet triada. Widać, zawitałem do Gaju druidów. Cześć, Wiverno. Miziu, miziu. No, tu są oswojone wilki. Okej. Okay. Pogadamy z druidem. Może słucham cię, wędrowcze. Okej. Okay. Masz coś ciekawego. Feinwit, rośliny, rytuał. O, ja to chcę. Ale nie ma pieniędzy. Sprzedamy sobie. Jedzenie niepotrzebne. Nie no, chciałabym na tą kurtkę uzbierać. Słucham cię, wędrowcze. Czy to nie wiwerny? Wiwerny w rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujarzmić? Oswoić, wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł. Zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Bywaj. Dobra. No, jestem ciekawa, co to za idiota. Kolejny obelisk. Spokojnie. Sefira połączyła się. Zostawię przynajmniej jedną sefirę. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. W plecaku. Żeby ewentualnie spokojnie. Słucham. Spokojnie. Nie bać się o to otwarcie wieży. I tak będę musiała na pewno zdobyć jeszcze tą Sefirę ze strażnika. Zapytamy się zaginionego chłopca. Szukam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia.
Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do Driady, to sam ją spytaj. Rozumiem. Zapytamy się może jeszcze, gdzie znajdę więcej tych kwiatów. Szukam kwiatów dwugrotu. Przyroda obdarza nas hojnie. Możemy cię zaopatrzyć w to ziele za umiarkowaną opłatą. Porozmawiaj z człowiekiem, który dogląda świętego dębu. Nie będziemy Bywaj. Kupować. Tych ziół. Sami je zbierzemy. Pytanie, Driada? Czy ten tutaj elf? W ogóle tam mamy krąg mocy. Dobrze. To zaczynamy od prawej strony. I... nauczymy się czegoś nowego w kręgu. Ale to jest ładna okolica. Trzeba przyznać. Okay. Znaki. Irden. Nauczyłeś się znaku Irden. Jest to magiczna pułapka. Znak Irden spowalnia twoich wrogów. Wybierz znak z menu po lewej stronie ekranu, klikając odpowiednio wykonany znak. Wskazówka. Ulepszony znak Irden może powodować obrażenia u wrogów, a także ich otruć i osłabić. Najlepiej używać go w połączeniu z innymi znakami. Okej. Okay. Z tego co pamiętam jest 5 znaków. No mamy już 4. Bardzo dobrze. No, cześć wilku, mogę cię pogłaskać? Słodziak. Przed chwilą zabiłam trochę waszych kamradów. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się, że wymił zamiast. Nie musisz już być nie taki bądź cyniczny, cyniczny właśnie. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Cóż. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jeyvin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Cześć, Jeyvin. To jest takie... Yay, win? Wiecie, hura, wygrana? Nie. Wiem, żartuję sobie. Elficki język tutaj akurat jest podobniony do francuskiego. Pogadamy sobie o elfach. Opowiedz mi o elfach. Módlmy się wśród drzew. Za zdeptany wrzos. Za przelaną krew. Za zburzony los. Nie rozumiem. I za śmierć od miecza. I od byle rdzy. I za cudzy ból. I za własne łzy. Poezja, wow. Dobrze. Nie będę przeprowadzać wam interpretacji. Na szczęście mam liceum dawno za sobą. Nie muszę tego robić. Zapytamy się o zlecenia. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. Okej. Okay. Dobrze. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Nie zawsze będą to jakieś pieniądze. Ja coś czuję, że Golan Vivaldi ma pewne związki z wiewiórkami. Dobrze. Cześć, Driado. Okej. Okay. Powinnam kazać wam pozamykać oczy.
Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Nie stój do niej tyłem, to niemiłe. Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. O, rany Zapewne boskie. Wiesz o mnie więcej niż ja sam. Zielony to ładny Straciłem kolor, pamięć, prawda? I nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Już Brokilon leży daleko stąd. Okej, zapytamy się tego chłopca. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Mówiłam. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Geralt nie może się rozmnażać. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Okropna jestem. Skóra wilka, powiadasz, moja droga. Proszę cię bardzo. Mam nawet... Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś 14. zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham. Wiedźmini są bezpłodni, a my, driady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Nie. Spróbujemy ją przekonać. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Jezu. Beznadziejne. Nie podoba mi się aktorka, która podkłada pod nią głos. Okej. Okay. Przeczytamy wszystkie propozycje. Ja pamiętam, co wybrać. Spleciona w uścisku para może spulchnić glebę i zapewnić lepszy wzrost roślinom. Rośliny nie potrzebują białka do wzrostu, Geralcie. Seks jest przyjemny, a przyjemność jest dobra. Ech, bywaj. Seks rozładowuje napięcie, sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić Brokilonu, naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak. Zostań na ten dzień moim mężczyzną. O, nie powiedział. Zamykam oczy. No dobra, nie musimy zamykać oczy w sumie. Więcej pokazuję na co dzień niż na tej karcie. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. To chyba ostatnia karta w tym rozdziale. Z tego co pamiętam. No, jeszcze dużo przed nami do zrobienia. Tu może być dwugrot. Dobrze wiedzieć. Ja myślę, że ja się przejdę tutaj. Z tego co się orientuję, to tu jest chyba wieża. Znowu musimy się przez te wilki przebijać. Ta. A nie. O, kurczę, robi się noc. Wiecie co, moi drodzy? Albo nie. Ja jeszcze pod wieżę przejdę się. A, po nocy. Musimy jeszcze trochę echinopsów złapać, a one wychodzą tylko jak jest ciemno. Nie zaskoczysz do wody. No wiesz, Geralt. Jesteś leniwy. Okej, chodź po cykarza.
Kinops. To nie jeden. Ale dobrze, może trochę kunczy znajdziemy. No, mieliście mnie sami z siebie nie atakować, co? No i nie będziecie. Ten Bloodzeiger zabił te dwa topielce. Dobrze. Chodź, trochę materiałów z ciebie weźmiemy, nie? Nie tym stylem. Dobra, zajmiemy się tym Echinopsem, bo on nas je z oddali. Ja sobie się napiję. Dobrze. Jeszcze. Gdzie ty jesteś, ty Echinopsie wredny? O, matko boska. Nie za dużo was tutaj. Okej, chodź. Nie ten styl. Dobra. Mam ich w nosie. Aha. Ale dopóki ich nie zabiję, nie przeszukam, tak? Serio. O Jezu, jeszcze wiwerna. To może być nieciekawe. Może sobie damy z nią radę. Widzę, że wiwerny pomagają dobijać utopce. Miło. Tu mamy szczątki. Nie możesz? Serio? Okej, chyba możemy. Nie? Cały czas, nie? Ła, podtruła nas. Nie za fajnie. Próbujemy ją powalić. Nic to nam nie dało. Może podpalenie pójdzie. No co się tak zasadziliście na mnie? Hej. Dobrze. Już mogę pozbierać moje rzeczy. Mogę. Wreszcie. Dobrze, mamy wszystkie kłącza. O, ghoul. Ile tych szczątków. Tam jeszcze jedna wywerna została. Sam z siebie wypiłeś tego kota? Co tu się stało? Dobrze, polutujemy sobie. Niezła jadka. Okej, tu mamy jeszcze. Musimy przejść obok tej wiwerny.
Nie za dużo się was tu zrobiło? Kurde, cały czas mam tą jaskółkę, niepotrzebnie ją zużyłam. No nie, 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 nie. Ja pierdziu, nie zapisałam od wszystkiego, całej rozmowy. Całe 25 minut mam do zagrania od nowa. Dobrze, moi drodzy. Ja w takim razie robię cięcie. Wrócę do was, jak zrobię to wszystko jeszcze raz. Dobrze? Witam was po cięciu. A tym razem przespałam się do rana. Żeby było trochę spokojniej. Okej. No i się okazało, że mam talenty do rozdania. Dobrze wiedzieć. Tak, widzę, że to są golemy. Które będziemy musieli... Chyba tego będziemy musieli pokonać, żeby zdobyć... Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają, jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. Będziemy musieli go pokonać, żeby zdobyć... zdobyć ostatnią Sefirę. Okej. Widzę, że tu jest trochę. Żrących nas stworzeń. Ale my... Ja chcę zajrzeć sobie pod wieżę. Ejku, nie ten. Zmień miecz, Geralt. Łaskawie. Głupie jest to, że trzeba zmieniać, że on automatycznie wyjmuje ten z meteorytowej stali. Ja bym się chciała jakoś dostać na tą wyspę. No, to chyba nie będzie takie łatwe. Okej. Powalczymy sobie najpierw trochę. Może na ciebie ciężkie lepiej działa. No, zdecydowanie. Chodź tu, dobrze. Wiem, taki odcinek bardzo walczący. Okej, tam jeszcze są przeciwnicy, ale ja bym chciała zebrać składniki. A kłącza echinopsów też mi się udało zebrać po drodze. Okazuje się, że echinopsy wychodzą również w ciągu dnia. Tylko trzeba znaleźć miejsce. A ty skąd się tu wziąłeś? Dość chamski ten respawn. Spróbujemy sobie włożyć tutaj Sefira. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. O, widzę, że dojście do wieży nie będzie wcale taką prostą sprawą. Odczepcie się. No nie mówcie. Nie z tej strony. No chyba, że sobie obejdziemy jeszcze bardziej. Może tutaj od tej chatynki da radę dziadkowej.
Ja po prostu znalazłam, że pod wieżą raz, że jest dużo dwugrotu, dwa, że mogą się pojawić algula. Więc warto by było tam zajrzeć. Tak, tu jest jedyne przejście z tego, co widzę. Ach, nie ten styl. Dobra, mam cię w nosie. Nie chcesz się ze mną bić, to nie. Mamy tą Sefirę? Nie mamy, to nie. O nie. Nie lubię was. No dobra, nie jesteście tacy mocni. Jestem ciekawa, czy przeciwnicy potrafią przełazić przez takie miejsca. Kolejny dwukrot. To jest trzecie, jeszcze dwóch potrzebujemy. Coś czuję, że chyba jednak będzie trzeba. W nocy się przy tych ciałach pojawić. Żeby nam się algul ukazał. Tu mamy Raymonda. Tu mamy trochę topielców. Tu jeszcze mi pokazuje dwugrot. Możemy się przejść. W takim razie. No tutaj są jakieś ruiny, może po poprzedniej wieży. Tam nie wejdę. A, zagoniłam was w kozi róg. Zjemy sobie coś, może rybkę, żeby nam miejsca nie zajmowała. Serio. No właśnie. To chciałam przeszukać. Jeszcze tutaj coś powinno leżeć. Serio, Bloodsuckerze. Używasz mostka? Okej. Okay. Och, jak ja mam tu wrócić też. Ach, i tak oberwałam. Serio! Jezus, jakie to jest okropne! No z mostku nie mogłam tego kliknąć. Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. Okej, okay. Weźmiemy sobie jaskółka. Troszeczkę nas wzmocni. Kolejny sukinkot. Wciąż. Naprawdę.
Chodź, Blutsekerze. Utopce możemy olać, ale ciebie nie. Ja wiem, że przydałoby się ich nie olewać. A, żeby zebrać trochę materiałów. No może nie materiałów, przede wszystkim punktów doświadczenia. Ale jeśli będę chciała więcej punktów doświadczenia, to po prostu sobie położę pobagnak bez was już. Mamy dwukrot w dużej ilości. Ale nie możemy go zebrać. Spadaj. Jeszcze ty, rany boskie. No chodź, muszę cię zabić. Trochę irytujące jest to z tą wstążką, ale jesteście chyba w stanie sobie wyobrazić, co by tu się działo, gdybym tej wstążki nie miała. Ja mimo wszystko pozbieram cały dwugrot, który tu jest. Mamy tu Sefirę. Mamy. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Okej. Tu jest ognisko i tu są ciała i to pewnie przy tych ciałach ma się pojawiać Algul. Wiecie co, moi drodzy, ja w takim razie się prześpię do wieczora, zabiję sobie Algula, prześpię się do rana, a no i pewnie będę kończyć odcinek, a w kolejnym się wrócimy pooddawać zadania. Albo jej się nie prześpię. Bo za łzy przyszły. Ja ode mnie spieprzają. Idźcie! No, papa. No. Akurat wolałabym pielca, ale on uciekł. Dobrze, przeszukamy zwłoki. Winogrona pewnie. Dziewczyna karmiła myśliwego winogronami. O, nie mamy miejsca. Czego ja mogę się pozbyć? O, to warto by sprzedać. Przeczytać i sprzedać, tak. Mamy stak wody w butelce, wywalimy tą w takim razie. Okej. Czyli ja sobie śpię do wieczoru. Do wieczora. Zabieram się za Algula. Mam nadzieję, że się jakiś pojawi. O! Nawet nie jeden. Już widzę. Geralt. No, no, no. Dobij, dobij. Dobij, Zouza. Nie dobijesz. Coś czuję, że zaraz padnę. Jak tak dalej pójdę. Nie umieraj!
ciężkim. Tak. A może ciężki będzie skuteczniejszy. A, jeszcze jeden został. Okej, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak wyglądać. Pozbieramy sobie nasze zapasy. Okej. Ten się nie chce podzielić z nami. Myślałam, że będzie ich nieco mniej tutaj, prawdę powiedziawszy. No dobrze, moi drodzy. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam was do kolejnego odcinka.